To pierwsze przeszukanie u niego było już źle zrobione, bo po 4 miesiącach znaleziono biustonosz i halki. Jeszcze przeżyłyby 3 dziewczyny, bo od momentu pierwszego przeszukania do 4 miesięcy on jeszcze zamordował 3 dziewczyny. Więc można powiedzieć, że również można go było zamknąć po pierwszym gwałcie, który został mu udowodniony. A był jeszcze również podejrzany wcześniej w sprawach o gwałt. Inny też nam nie wyszedł. Z tym, że to już nie za mojej kadencji, tylko wcześniej tutaj, kto był komendantem. Nie no, te zarzuty... Łączą się w ogóle do pracy tutaj, bo to nie można powiedzieć osobowo do tego czy do tego, tylko że to się w ogóle do sposobu, do stylu pracy, jakie to wszystko tutaj... Bo to nie są zarzuty stawiane panu, bo to nie tyczy pańskiego okresu pracy, ale pan też jest policjantem. No, zgadza się, ja tu odczuwam, że... No były takie momenty, gdzie można byłoby go jednak wziąć. Można go było wziąć, no ustalić. Nie? Czy pan wie, że ja robiłem analizę i 95% zabójstw jest dokonywanych w soboty i w niedzielę? I nikt o tym w komendzie głównej na przykład nie pomyślał, że przez 10 lat ktoś morduje w soboty, w niedzielę w podobny sposób. No, ciekawa hipoteza. Ja sobie też nawet chyba bym tak nie mógł tego... Bez jakiegoś materiału do badań. Ale gdyby ktoś te materiały porównał kiedyś w odpowiednim czasie, myślę, można było wysnuć jakieś wnioski. Że w Komendzie Głównej, gdyby ktoś się wziął, usiadł i dostał te sprawy na biurko, to też musiałoby coś być z tego. No musiałoby coś być. Też modus operandi w wielu sprawach się niesamowicie pokrywa. Starsze kobiety zawsze mordowane w domu, młode dziewczyny gdzieś w terenie, w plenerze. To... I nie zawsze są gwałcone. I nie zawsze są gwałcone, nie? Ale zawsze jakby zaspokajał swój popęd seksualny, nawet jak nie gwałcił. Trochę to... Trochę zboczony, ale na pewno. Do kogo mieć pretensje właściwie dzisiaj? Trudno powiedzieć, tak naprawdę to... Myślę, że wielu ludzi mogłoby sobie powiedzieć. No on jeździł po kraju i to jest straszna rzecz, on jeździł po kraju. Można również powiedzieć tak, że u nas pierwsze zabójstwo i jest, tak? Bo to u nas było pierwsze zabójstwo na naszym tu bytowskim terenie i został ustalony. Do tej pory nigdy nie robił żadnych przestępstw w miejscu swojego zamieszkania bezpośrednio. Bliżej, tylko gdzieś tam wyjeżdżał, gdzieś. Zawsze był osobą nieznaną. Powiem rzecz okrutną i to był jego błąd, bo gdy tego błędu nie popełnił, mordowałby dalej. Nie jest to wykluczane. A pan nigdy jako ojciec nie myślał, żeby się nim zaopiekować, żeby go inaczej pokierować? No różnie to się myślało, no ale inaczej zawsze to wszystko mi chodzi. A jak dzisiaj to wytłumaczyć? No teraz to, po tym jak już wszystko wiemy, jak było, wtedy jeszcze nie było wiadomo, prawda? A dzisiaj już o wielu rzeczach wiemy. Jak to dzisiaj wytłumaczyć? A to się różnie myśli. Czy to prawda, czy nieprawda, jak to tam właściwie jest. To nawet tutaj ludzie mówią, no nie wierzą w to, żeby aż tyle do tego tych zabójstw by było. 100. A ile jest właściwie ich? A czy to ma jakieś znaczenie, ile jest tych zabójstw? Nawet jakby było jedno. No jest, nie powinno by tego być. No ja nie wiem nawet. Ale pan jako ojciec często pewnie o tym myśli, bo to nie daje spokoju, tak. Pewnie. Taka rzecz ojcu nie może dać spokoju. Jak pan sobie to tłumaczy? No, nie wiem tego powiedzieć. Dobrze nie jest, no ale co zrobić? A gdyby zadać sobie pytanie, czy można było kiedyś temu zapobiec, żeby Leszek był innym chłopakiem, innym człowiekiem? Czy ktoś mógł mieć na to wpływ?
Nie wiem, jak to tu odpowiadać. Ja mówię to taką poli, bo kurwa rozstrzelać jak stało, ognowisko wpierdolić i go załatwimy. Co nie wiem, mówię, jak chciałem, mówię, zgwałcić, nie tam, ja mówię, no, po prostu chłop na chłopski odbył, poruka to sobie może każdy. Ale żeby zabić człowieka, to jest człowiek bez sumienia, bez skrupułów w ogóle. Powinien go dawno ja mówię, ja już to powiedziałem nawet tu i tym dziennikarzom, co tu byli. Ja mówię, dawno z ciebie powinien wziąć sprawę, zakończyć, winien i koniec. Jak już to już pokazałem, to już w telewizji lokalnej, w tym telewizorze, to już powinien go dawno przepuścić. On był, miał odchylenia, miał. Ale on miał łeb, on był dobry. On wiedział każdą dziurę, każdy zakamarek on wiedział, gdzie to jest.